Stoicyzm to nurt filozoficzny, który narodził się w III wieku przed naszą erą w Atenach za sprawą imigranta cypryjskiego z miasta Kition, niejakiego Zenona, którego znamy powszechnie jako Zenona z Kition. Termin stoicyzm pochodzi od nazwy miejsca, w którym ci filozofowie się spotykali, ateńskiego portyku, z greckiego stoa. Najwybitniejszym następcą Zenona był Chryzyp. To on wniósł największy wkład w doktrynę szkoły. Zostawił po sobie podobno 700 pism. Innym wybitnym stoikiem był Posejdonios. Jednak najbardziej znanymi są filozofowie działający w Cesarstwie Rzymskim: Seneka Młodszy, Epiktet i Marek Aureliusz. Zajmowali się oni prawie wyłącznie kwestiami etycznymi. W ich ujęciu filozofia stała się sprawą życiową, miała służyć radą i być podporą. Stoicy uważali, że cały świat jest materialny, a zarazem ożywiony. Materię podzielili na dwa składniki, bierny i czynny. Składnik czynny nazwali pneumą, to ona przenika bierną materię i nadaje jej życie. Według stoików nawet w kamieniu tkwi życie, jednak jest w nim zbyt mało pneumy, by je dostrzec. Największa ilość pneumy występuje w istotach rozumnych, gdyż pneuma jest siłą racjonalną, jest logosem, rozumem, który przenika świat i nim rządzi. Stoicy wierzyli również w teorię wiecznego powrotu, którą zapożyczyli m.in. od Heraklita z Efezu. Cały świat istnieje nieskończoną ilość razy, ginąc w wielkim pożarze i odradzając się ponownie. Wszystko, co się wydarzyło, wydarzy się ponownie. Jeżeli wiedziemy w miarę przyjemne życie, to świadomość, że będziemy żyć nieskończenie wiele razy, nie jest taka zła. Ale jeśli towarzyszy nam cierpienie, to życie nieskończenie wiele razy nie jest zbyt pocieszające. Etyka w wydaniu stoików jest dość radykalna, jak zresztą cała ich filozofia. Ich ideał człowieka cnotliwego, mędrca, jest tak nierealny, że nawet nie będę o nim wspominał. Mimo wszystko, wiele rad stoików jest bardzo wartościowych i podchodząc do nich z umiarem, możemy wiele się nauczyć. Za naszych przewodników w trudach życia weźmiemy wspomnianych wcześniej filozofów: Senekę, Epikteta i Marka Aureliusza. Krótko przedstawiając ich sylwetki, powiem tylko, że Seneka był doradcą Nerona, Epiktet niewolnikiem, a Marek Aureliusz cesarzem rzymskim. Trzy najważniejsze rady, jakie nam przekazali ci filozofowie, to: żyć zgodnie z rozumem, kierować się dobrą wolą, akceptować to, co konieczne. Tak o życiu zgodnym z rozumem pisał Marek Aureliusz. Ćwicz władzę wnioskowania. Od niej to przede wszystkim zawisło, by w twej woli nie powstała myśl niezgodna z prawami natury i ustrojem stworzenia rozumnego. Ten zaś objawia się rozwagą w sądach, życzliwością dla ludzi i posłuszeństwem dla bogów. Jako że natura świata jest rozumna, to człowiek, by żyć w zgodzie ze światem, musi kierować się rozumem. A tym, co w największym stopniu utrudnia życie rozumne, są afekty, czyli różnego rodzaju namiętności, uniesienia, silne emocje. Tym, co często wzbudza nasze nadmierne emocje, są błędne mniemania o tym, jak rzeczy powinny się mieć. Jak pisał Epiktet, nie same rzeczy bynajmniej, ale mniemania o rzeczach budzą w ludziach niepokój. I tak na przykład śmierć nie jest żadnym postrachem. W przeciwnym razie to i Sokrates miałby o niej takie wyobrażenie. Ale mniemanie o śmierci jako czymś strasznym, ono to dopiero postrachem się staje. Często złościmy się na coś, na co nie mamy wpływu, albo co musi się zdarzyć. Złościmy się na talerz, który nam spadł, albo na deszcz, który pada, na słońce, które świeci, na wiatr, który wieje. Stoik powiedziałby, że to głupota złościć się na te rzeczy, gdyż są one konieczne i lepiej je zaakceptować. Niepokój budzą w nas również rzeczy, których pragniemy. Stoimy w kolejkach po nowego iPhone'a albo przepychamy się po nową torebkę w Lidlu. Stoik zapytałby nas, czy rzeczywiście potrzebujesz tych rzeczy do szczęścia. Gdybyśmy odpowiedzieli, że tak, stoik odpowiedziałby, że prawdopodobnie kieruje nami błędne mniemanie odnośnie tego, czym jest szczęście. Bo stoik za szczęście uważa równowagę ducha i życie zgodne z rozumem, więc walka o nowy telefon czy torbę na pewno nie jest zgodna z jego naukami. Seneka napisał:
To, co konieczne, zapewniają nam proste starania. Trudu wymaga zbytek. Nie szukaj sztucznych wymysłów. Idź za naturą. Ona nie chce, aby się ludzie miotali na wszystkie strony. Wyposaża nas we wszystko, do czego zmusza. Wiele razy zdarza nam się w życiu popełniać błędy, odnosić liczne porażki. Tu z pomocą przychodzą nam stoicy, którzy mówią, że najważniejsze jest to, że chciałeś dobrze. Nie ma nic gorszego niż zła intencja. Człowiek taki jest jak jabłko, na zewnątrz piękne, a w środku zgniłe. Według stoików intencja stanowiła o moralnej wartości czynu. Czyn jest dobry, jeśli stoi za nim dobra intencja. Jako że według stoików światem rządzi konieczność, wszystkie zdarzenia są ściśle zdeterminowane. Choć zabrzmi to dziwnie i paradoksalnie, to uważali oni, że człowiek żyjący zgodnie z rozumem, kierujący się dobrą wolą, jest człowiekiem wolnym, gdyż żyje w pełnej harmonii z naturą. Jak mówi stoickie powiedzenie, opornych los za sobą ciągnie, a uległych prowadzi. Wbrew pozorom jest to dość optymistyczne przesłanie. Jeśli człowiek w najpełniejszy, możliwy dla siebie sposób realizuje swą naturę, jeżeli kieruje się dobrą wolą, to w zasadzie nie powinien mieć sobie nic do zarzucenia. Nawet jeśli w jego życiu zdarzają się porażki, to ma świadomość, że działał najlepiej jak potrafił, więc nic więcej nie mógł zrobić. Bo jeśli taki jest los, to nie ma innego wyboru, jak go zaakceptować. Jak mówiło powiedzenie, możemy za nim iść albo być wleczeni. Jak napisał Epiktet, nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie upłynie ci w pomyślności.